zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. I dzisiaj mamy dla was grę Candy Hunters, czyli Łowcy Cukierków, którą w Polsce wyda Smart Flamingo. Czy wyda, czy nie, to jest jeszcze nie do końca tak pewne, ponieważ Candy Hunters Łowcy Cukierków jest grą, która ma zapowiedzianą kampanię wspieraczkową w 2024 roku, więc zależnie od tego, czy nas oglądacie przed tą datą, czy nie, to być może już wiecie, wybiegając w przyszłość, czy ta gra się ufundowała, natomiast my ją pokazujemy jeszcze, kiedy ona jest w fazie takiej prototypowej, kiedy trwają ostatnie szlify nad nią, ale już znamy jej taki w miarę na tyle główny kształt, że jesteśmy w stanie właśnie pokazać, w jaki sposób będzie ona wyglądała i być może pomoże wam to podjąć decyzję co do wsparcia w zbliżającej się kampanii. Tak jest. Jeśli chodzi o grę, grę przekazało nam wydawnictwo Smart Flamingo, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No i jest to materiał sponsorowany, jest to współpraca właśnie z tym wydawnictwem. Może pokażmy jeszcze pudełko, bo tego nie zrobiliśmy. Pudełko jest na drugiej kamerze, to możesz zrobić jedno kliknięcie. A właśnie, aha, i tak w taki sposób, tak, i w taki sposób prezentuje się Candy Hunters Łowcy Cukierków, takie małe pudełko, które znacie na przykład z Etheru czy z AI Space Puzzle, też wydane przez Flamingów. Candy Hunters Łowcy Cukierków, gra autorstwa Marka Chodania, Michała Grynia, ilustrowana przez Asię Michalską, gra, w której gramy od 2 do 4 graczy. Zamykamy się w okolicach pół godziny. No i co tutaj się dzieje? Wcielamy się w dzieciaki, które po prostu po różnych domach sobie będą chodziły i będą starały się zebrać cukierki na Halloween. Natomiast w grze, która jest tak naprawdę takim troszeczkę logicznym abstraktem, mamy planszę, którą będziemy wspólnie budować właśnie z kafelków domów, które mamy w czterech różnych kolorach, żółty, czerwony, zielony i niebieski. Mamy też duszki. Trudno nam tutaj mówić, ponieważ tak jak mówimy, jest to jeszcze wersja prototypowa, czy dokładnie w takiej formie będą wyglądały komponenty tej gry. Natomiast jeżeli się troszeczkę zmieni jej kształt, to na pewno będziecie to widzieć przy kampanii wspieraczkowej. I właśnie te duchy też umieszczamy w takim układzie, który właśnie mamy przedstawiony w instrukcji. Mamy żetony dyni, które będą takimi karnymi punktami, natomiast to, co będziemy starali się robić, to po prostu budować budynki w taki sposób, aby przedstawiały one swoimi kolorami pewne układy, które będą znajdowały się na kartach celów. Tak, i na starcie każdy z graczy otrzyma dwie takie karty ze wspólnej puli, otrzyma też 5 żetonów w swoim kolorze i to są żetony przedstawiające właśnie dzieciaki, które będą chodziły po domach i zbierały cukierki. No i co? No i lecimy, w jaki sposób będziemy grali. Jak już mówiłem, zaczynamy właśnie z dwiema kartami na ręce. No i teraz w mojej akcji, ponieważ zaczynając od pierwszego gracza wymienionego, wybranego losowo, a następnie po prostu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy będzie wykonywał swoją turę. Gramy w taki sposób 6 pełnych rund gry. I po tym gra się kończy, będziemy podliczać punkty, tak? Adaś już tutaj tak troszeczkę, albo może nawet i troszeczkę wyżej to pokażemy. Takie na przykład wylosowaliśmy karty tych zadań, tak to nazwijmy, do spełnienia. No i teraz co gracz robi w swojej turze? Wykonuje tak naprawdę 4 fazy. Przede wszystkim w pierwszej fazie muszę wybrać jeden z dostępnych kafelków z budynkami i dołożyć go do planszy. Dokładam kafelki zawsze w taki sposób, żeby stykał się z co najmniej jednym innym kafelkiem pełną krawędzią. Czyli nie mogę dołożyć kafelka po prostu po skosie. Ok? To jest niedopuszczalne. Mogę dołożyć go tylko krawędzią. Ja sobie tak tutaj patrzę na te zadania, ale może powiedzmy będzie trochę... Czy ja znajdę takie, które uda mi się od razu zrealizować po pierwszym ruchu? Może niekoniecznie. Natomiast... zróbmy może...
taki sposób. Nie wiem. Dobra. Dobra, ok, anyway. Więc tak. W pierwszej fazie po prostu wybieramy sobie kafelek, dokładamy go do planszy. Dokładam na przykład kafelek. Dokładam kafelek. Tak, żółty tutaj dokładam. Żółty dokładam tutaj. No i teraz to jest pierwsza faza, czyli dołożenie kafelka. W drugiej fazie ruszam duchami i teraz mogę wykonać ruch jednym duchem o jeden, mogę jednym duchem poruszyć się o dwa pola, natomiast mogę też ten ruch podzielić i ruszyć się dwoma różnymi duchami o jedno pole każdym z nich. I teraz kiedy ruszam się duchem, zawsze ruszam się po linii prostej, tak? Nie mogę przeskakiwać po skosie. Jeżeli na polu, na które przesunąłem ducha, jest ono wolne, to w tym momencie nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli na tym polu, na którym ducha przesunąłem, byłby już położony jakiś znacznik gracza, to w tym momencie duch przepędza tego gracza i ten gracz przesuwa się na dowolne sąsiadujące, uwaga, niezajęte pole, tak? Może tym samym się zdarzyć, że jedynym wolnym polem, na które dzieciak będzie mógł się ruszyć, będzie pole, z którego właśnie duch przywędrował. Gdyby było tak, że ruszam się duchem na pole, gdzie mamy innego ducha, to ten duch uruchamia tego innego ducha i kolejny duch też musi się ruszyć na inne pole, natomiast to może już aktywować swego rodzaju łańcuch, tak? Czyli gdybym ruszył się tym duchem tutaj, tym duchem przesunął się tutaj, a tym duchem wtedy przesuwam się tutaj, w taki sposób zakończyłem jeden ruch duchem, tak? Te wszystkie pozostałe ruchy wynikały z tego, że ten pierwszy duch skończył swój ruch na polu z jakimś innym komponentem. Więc mogę dwa takie ruchy w sumie wykonać. W trzeciej fazie, w trzecim kroku sprawdzam, czy udało mi się zrealizować jakąś kartę zadania. Jeżeli mój układ na karcie przedstawia układ, który jest gdzieś dostępny po prostu na mapie, tak? Czyli weźmy sobie na przykład. Czy to było? Kazaliście mi dołożyć po prostu ten, a tak niekoniecznie, to może. Aha, dobra, tak. Jakbyś tak go dodał? Nie. Tak go mogę dać. Dobra. To w tym momencie. W tym momencie ten układ przedstawia dokładnie układ, który mam na karcie i tę kartę pokazuję innym graczom, że ją zrealizowałem. Mam dwie karty na ręce, więc maksymalnie obie te karty mogę zrealizować podczas jednej tury. I teraz, bardzo ważne jest to, że te karty przed nami po prostu zostają, tak, ponieważ będą nam dawały punkty na koniec gry. Natomiast jeżeli w tym układzie znalazły się jakieś kafelki, na których są duchy, to w tym momencie osoba, która zrealizowała ten układ, otrzymuje za każdego takiego ducha jedną dynię, która jest po prostu punktem karnym na koniec gry. Drugi warunek. Sprawdzam, czy w tym układzie znajdują się pionki jakichś graczy. Jeżeli tak, to w tym momencie te kafelki z graczami są usuwane z planszy, tym samym mogą powstać nam jakieś dziury. Pionki graczy odkładane są poza grę po prostu do pudełka, natomiast ten zdobyty kafelek na koniec gry będzie nam dawał cukierki. Teraz każdy kolor określonego budynku, który zdobędę, będzie po prostu miał inny kolor cukierków. Tak, żółty, żółte, czerwone, czerwone i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne jest to, że na koniec gry zdobędę tym więcej punktów, im bardziej różnorodny będzie po prostu zestaw zebranych przeze mnie cukierków, więc będę starał się po prostu zdobywać te cukierki w różnym kolorze. Na koniec tej fazy, kiedy pokazuję i realizuję zadania z mojej ręki, dobieram dodatkowe zadania w taki sposób, żeby mieć po prostu zawsze dwie karty na ręce. W czwartej fazie, już po zrealizowaniu zadania, po prostu biorę jeden z żetonów mojego dziecka i wkładam na dowolny, niezajęty kafelek, tak? Czyli na przykład włożę sobie
tutaj swojego dzieciaka. I w ten sposób zakończyłem turę. Gra kolejny gracz i kolejny i kolejny. Jak zauważyliście, pewnie mamy 5 żetonów naszego dzieciaka, więc przez 5 rund będziemy te żetony po prostu wkładać gdzieś na planszę. Natomiast w ostatniej rundzie pomijamy już tę fazę czwartą, gdzie po prostu będziemy umieszczać żeton swojego gracza i po prostu przejdziemy do punktowania końcowego. W punktowaniu końcowym każda karta zadania, którą zrealizowałem, jest warta 2 punkty. Następnie 2 punkty daje mi każdy żeton w każdym kolorze, ale tylko pierwszy, tak? Jak gdyby pierwszy żeton w każdym kolorze daje mi 2 punkty, natomiast kolejny żeton w takim samym kolorze daje mi już tylko 1 punkt, tak? Czyli jeżeli na koniec gry będę miał 2 żółte, no to zdobędę w sumie 3 punkty, tak? 2 za pierwszy żółty i 1 za każdy kolejny, tak? Gdybym na koniec gry miał na przykład zestaw 2 żółte, czerwony i 2 zielone, no to wtedy zdobędę 2 punkty, 2 punkty, 2 punkty za każdy pierwszy z każdego koloru i za każdy kolejny po prostu po 1 punkcie, czyli w sumie 8 punktów. Każda dynia, którą mam, jest jednym punktem ujemnym, więc to po prostu będę sobie w taki sposób sumował. No i osoba, która ma po prostu najwięcej punktów, wygrywa grę. Proste, bardzo proste. Jak już wspominaliśmy, jest to wersja prototypowa. Mamy już tutaj informację od Smart Flamingo, że oni jeszcze pracują tutaj wspólnie z autorami nad pewnymi drobnymi zmianami w zasadach, więc jest tutaj bardzo duża szansa, że pojawi się pewien wariant zaawansowany. Także w instrukcji, którą otrzymaliśmy do gry, pojawia się taki wariant łamigłówek logicznych, natomiast w prototypie nie otrzymaliśmy kart po prostu do tego wariantu, więc nie będziemy też po prostu tego pokazywać, nie wiemy po prostu, czy on finalnie trafi do tego pudełka, natomiast jeżeli po prostu będą jakieś dodatkowe warianty, z pewnością będzie to przedstawione przy okazji kampanii. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Smart Flamingo za przekazanie nam właśnie prototypu Candy Hunters do zaprezentowania Wam na streamie. I teraz będziemy już powoli przechodzić do rozgrywki, także zapraszamy Was do odpalenia sobie kolejnego filmiku na naszym YouTubie właśnie z pełnym gameplayem, a później filmu z naszą recenzją. I oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy naszym patronom, dzięki którym możemy właśnie nasze materiały realizować, czyli wspieracz anonimowy Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Patel SMP, Zakazany, Nick, Kawa oraz Garyś. Dzięki tym osobom nasze materiały właśnie prezentują taką jakość i możemy stale się rozwijać, żeby po prostu też Wam się fajniej oglądało. Więc bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne filmy. Tak jest. Do zobaczenia po przerwie. Hej! Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.